Panie premierze, pani minister, panie prezesie, szanowni panowie ministrowie, szanowni panowie przewodniczący na czele z panem przewodniczącym Markiem Goliszewskim, szanowni panowie prezesi, szanowna pani dyrektor. Spotykamy się dzisiaj dlatego, że sprawy związane z walką z pandemią koronawirusa pod tym względem gospodarczym są dla mnie niezwykle istotne i staram się słuchać głosów, które docierają różnymi sposobami do mnie, do Pałacu Prezydenckiego, zgłaszając różnego rodzaju potrzeby czy zgłaszając różnego rodzaju proponowane rozwiązania. I tak też dzieje się dzisiaj, że spotykamy się, ponieważ otrzymałem pismo od pana przewodniczącego Marka Goliszewskiego, który zwrócił się o to, abyśmy odbyli debatę, na której państwo, przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości będziecie mogli przedstawić swoje propozycje, swoje uwagi odnośnie sytuacji i środków zaradczych, jakie są podejmowane w naszym kraju w związku z kryzysem. Dziękuję za to pismo panu przewodniczącemu bardzo i dziękuję za zaufanie, że to właśnie tutaj w Pałacu Prezydenckim będzie można porozmawiać na te tematy. Starałem się do tego dążyć, aby to było właśnie takie miejsce i tak wiele takich dyskusji się odbyło. Bardzo dziękuję za obecność panu premierowi. Bardzo dziękuję za obecność pani minister, niezawodną jak zawsze. Bardzo dziękuję też panu prezesowi Pawłowi Borysowi, prezesowi Polskiego Funduszu Rozwoju, dlatego że to są te główne instytucje rządu i polskiego państwa, które za tą właśnie kwestię wsparcia przedsiębiorców i od tej strony walki z pandemią koronawirusa, ściśle mówiąc z jej tragicznymi skutkami gospodarczymi, są odpowiedzialne i dziękuję za to, że jesteście państwo z nami, że przyjęliście to moje zaproszenie i że jak zawsze jestem przekonany, że pochylicie się nad wszystkimi problemami, które zostaną tutaj dzisiaj zarysowane i zgłoszone. Czynimy to nie po raz pierwszy wraz z przedstawicielami rządu i z panem prezesem, dlatego że pracowaliśmy tutaj nad rozwiązaniami pierwszych tarcz antykryzysowych, zarówno tych branżowych, jak i tarczy finansowej. Dyskutowaliśmy te rozwiązania, tworzyliśmy tutaj rozwiązania dla polskiego rolnictwa, dla producentów rolnych. Nie tak dawno rozmawialiśmy o rozwiązaniach dla branży przewozów autokarowych. W ostatnich dniach odbywały się spotkania z przedstawicielami branży galanteryjnej i obuwniczej, którzy też szukali pomocy. Tych problemów jest rzeczywiście bardzo wiele, bo i skala problemu, jakim jest pandemia koronawirusa i jej wpływ na gospodarkę, jest gigantyczna i jest to olbrzymie wyzwanie. Ale jedną rzecz chcę powiedzieć z satysfakcją, że mimo wszystkich problemów, które są, mimo różnych także i nawet potknięć, które nieraz występują, bo to jest życie, generalnie wydaje się, że od strony gospodarczej sytuacja w Polsce nie wygląda źle, że na tle innych krajów poradziliśmy sobie z tym wielkim wyzwaniem jak do tej pory, którym jest pandemia koronawirusa i jej skutki gospodarcze. Od strony zdrowotnej sytuacja nie jest zła. Udało nam się jak do tej pory nie ulec, jak niektórzy mówią, trwającej już trzeciej fali koronawirusa, która w kilku krajach uderzyła bardzo mocno. Eksperci mówią, że dzięki temu, że wprowadziliśmy obostrzenia, nad którymi przecież cały czas się dyskutuje i przez to, że utrzymaliśmy je przez tak długi czas, no dzisiaj ten wzrost zachorowań w Polsce nie jest ogromny, tylko właśnie liczba tych zachorowań, choć nie mała, to jednak cały czas utrzymuje się na mniej więcej jednakowym poziomie. Ale cały czas musimy szukać nowych rozwiązań, cały czas musimy szukać dobrych rozwiązań. Dzisiaj rzeczywiście największym wyzwaniem, tak jak pan przewodniczący do mnie napisał, jest znalezienie takich rozwiązań, które pomogą przetrwać polskim firmom, przetrwać polskim przedsiębiorcom, a następnie najszybciej, jak to tylko będzie możliwe, wrócić z powrotem na drogę jak najbardziej dynamicznego rozwoju, żeby mogli wrócić do swojej działalności. O tym
Chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozmawiali, wszyscy Państwo reprezentujący różnego rodzaju organizacje przedsiębiorców, pracodawców, macie ogromne doświadczenie i dziękuję, że chcecie się podzielić też swoimi propozycjami, swoimi uwagami. Chcę podkreślić, że jest to dla mnie bardzo cenne, bo pokazuje, że bierzecie Państwo też odpowiedzialność w swoje ręce i jesteście gotowi wspierać od tej strony właśnie intelektualnej pracę rządu, który cały czas się zmaga z pandemią koronawirusa i ma pełną świadomość tego, że jest to dla naszej gospodarki i śmiało można powiedzieć dla naszego kraju, dla naszej przyszłości być albo nie być, albo zastosujemy dobre, mądre rozwiązania, optymalne rozwiązania i przejdziemy przez pandemię koronawirusa, żebyśmy dalej mogli się spokojnie rozwijać, albo rzeczywiście będzie tak, że ta pandemia i związany z nią kryzys gospodarczy cofnie nas rozwojowo i my, społeczeństwo, które od 30 lat próbuje się dorobić czegoś i stanąć na takim poziomie, na jakim żyją społeczeństwa na zachodzie Europy, bo przecież to zawsze było przez te ostatnie 30 lat nasze dążenie, że niestety, ale zostanie w tym rozwoju w znaczący sposób spowolnione. To jest wielka odpowiedzialność i cieszę się, że dzisiaj Państwo chcecie tutaj, przedstawiając swoje propozycje, w jakimś sensie tą odpowiedzialność wspólnie z przedstawicielami władzy wykonawczej, w szczególności rządu, podjąć. Dziękuję za to i przekazuję w takim razie Państwu głos.